Film ma na celu przybliżyć współczesnym fanom techniki lampowej nietypowe rozwiązania, które zostały opublikowane w zagranicznej literaturze w latach 50. i 60. XX wieku. Jest to moje tłumaczenie oryginału. W tym filmie nie opowiadam własnymi słowami o tym wynalazku, żeby nie narobić błędów i wykorzystać autorytet autorów. Jest to opis techniczny działającego urządzenia wraz z analizą schematu i teorią. Nie buduje prototypu ze względów finansowych i braku czasu. Współcześni autorom potwierdzili, że urządzenie działa. Jeśli cię to nie interesuje, zrezygnuj z oglądania filmu, a zaoszczędzisz swój czas. Praca z lampami jest niebezpieczna i bez stosownej wiedzy elementarnej nie podejmuj się budowy wzmacniacza, bo możesz zostać porażony prądem elektrycznym. Kolejnym krokiem milowym we wzmacniaczach OTL był projekt zlecony przez pana Stevensa, prezesa firmy Stevens Manufacturing Corporation, który wdrożył prace projektowe związane z wyprodukowaniem linii głośników z impedancją cewki drgającej 500 ohmów. Projekt zakładał, żeby do ich napędzania wykorzystać wzmacniacze beztransformatorowe. Nie spoczywając na laurach przy rozwoju głośników o wysokiej impedancji, włożono znacznie więcej pracy w wyprodukowanie wzmacniacza do użytku z tymi głośnikami takiego, który osiąga pożądany ideał wzmacniania bez transformatora wyjściowego. Firma Stevens wypuściła na rynek wzmacniacz Stevens 500D, który możecie zobaczyć na tej ilustracji. Wykorzystuje on cztery lampy mocy 2A3 w układzie szeregowo-równoległym, aby wysterować niską impedancję w systemie wolnym od efektów reaktancji występujących we wzmacniaczach z transformatorem. Natomiast ten rysunek przedstawia ostatnie trzy stopnie w uproszczonej formie. Warto zaznaczyć, że sterownik Końcówki jest asymetryczny i jest wpięty pomiędzy siatką dolnej lampy a masą. Pokrótce, bez szczegółów, omówimy ten obwód. Zawiera on kilka unikalnych cech, które przyczyniają się do doskonałej wydajności wzmacniacza jako całości. przynajmniej tak twierdził producent tego wzmacniacza. Układ sterujący składa się z jednej sekcji 12 x 7 bezpośrednio połączonej z siatką triody 6K6 połączonej we wtórnik katodowy. Siatka dolnej 2A3 jest podłączona bezpośrednio przez rezystor antyparazytowy z katodą 6K6. Rezystor A dostarcza 25 dB sprzężenia zwrotnego stałoprądowego z wyjścia do katody sekcji 12X7. To sprzężenie zwrotne stabilizuje polaryzację dla 2A3 i minimalizuje jego przesunięcie wraz ze zmianami napięcia zasilania. Obwód jest ustawiany za pomocą potencjometru. Obwodzie powrotnym z siatki 12X7 do masy, także około połowa dodatniego napięcia jest przykładana na anody dolnych lamp mocy, a pozostała połowa jest przykładana na górne lampy mocy. Aby zapobiec Przepływowi prądu stałego przez obciążenie zastosowano kondensator elektrolityczny o wartości 80 mikrofaradów na 450 V, a w celu skompensowania jego wpływu, jak również w celu dalszej linaryzacji stopni wzmacniacza napięciowego, zastosowano drugą pętlę sprzężenia zwrotnego, która pobierana jest po stronie obciążenia tego kondensatora. Zniekształcenie przy 100 V RMS przy obciążeniu 500 ohmów dla stopnia końcowego wzmacniacza wynosi procenta drugich harmonicznych. 39,% trzeciej harmonicznej, a wszystkie inne harmoniczne są mniejsze niż 0,2%. Wejściowy wzmacniacz napięciowy składa się z dwóch sekcji 12-u-7 połączonych w konwencjonalny obudka kaskadowy. Dodanie ich nie zwiększa zniekształceń trzeciej harmonicznej, ale podnosi drugą harmoniczną do 36% przy tym samym napięciu wejściowym. Pomiary mocy i zniekształceń wykazują, że wzmacniacz rozwinie 97% pewnego napięcia wyjściowego przy 20 Hz, przy wzroście zawartości harmonicznej do mniej niż 2%. We wzmacniaczu zastosowano ciekawe zabezpieczenie aby zapobiec przyłożeniu nadmiernego napięcia do wyjściowego kondensatora sprzęgającego podczas rozgrzewania. Zastosowano przekaźnik ochronny, który skutecznie odłącza kondensator filtra zasilacza od źródła wysokiego napięcia, dopóki 6K6 nie zacznie pobierać normalnego prądu. Przekaźnik ten zwiera również zaciski wyjściowe podczas nagrzewania, aby zapobiec prowadzenia nadmiernych szumów i zniekształceń stałoprądowych do głośnika. Przy zastosowanych obwodach sprzężenia zwrotnego pozorna impenacja wyjściowa wynosi około 3 ohmy, Zapewnia to doskonałe tłumienie głośników, co skutkuje nikłymi efektami przesterowania, zwykle spotykanych w przypadku obudów głośnikowych typu bass-reflex. Zapewnienie doskonałego tłumienia poprawia również wydajność przetworników wysokotonowych, zmniejszając ilość zniekształceń, które są powodowane przesunięciami fazowymi w transformatorze wyjściowym i niskim współczynnikiem tłumienia przy ekstremalnie wysokich częstotliwościach audio. Zanim nie przejdziemy do szczegółów budowy tego wzmacniacza i jego działania. Warto zadać sobie pytanie, po co w ogóle zajmować się wzmacniaczem, który wymaga głośników o impedancji 500 lub więcej ohmów, gdzie takich głośników nie spotykamy. Wzmacniacz ten powstał na zlecenie producenta głośników wysokoimpennacyjnych, który w tym celu otworzył specjalną linię produkcji. Wielu entuzjastów audio, lampowego audio, chce budować wzmacniacze słuchawkowe bez transformatorowego wyjścia, tak tzw. OTL. -e. Z reguły decydują się na wzmacniacz słuchawkowy sterowany z turnika katodowego, w związku z tym warto poznać, jakie ma problemy taki wzmacniacz i czy na przykład nie można by było tego rozwiązać w sposób opisany w tym artykule. Artykuł pochodzi z Radio and Television News. Został on opublikowany w roku 1953 w marcu. Napisał go Frank H. Gilbert był on inżynierem audio w Stevens Manufacturing Corporation. I we wstępie możemy tam przeczytać. Szczegóły wydajności kompaktowego lekkiego wzmacniacza mocy, którego konstrukcji wyeliminowano transformator wyjściowy. W ostatnich latach, czyli przed napisaniem tego artykułu, włożono znaczny wysiłek w poprawę wydajności wzmacniaczy mocy do użytku w systemach dźwiękowych high fidelity. Techniki wykonania wzmacniaczy napięciowych ze sprzężeniem rezystancyjnym w celu dostarczenia względnie wolnych od zniekształceń sygnałów do wyjściowego stopnia mocy zostały już dobrze rozwinięte. Pozostawiając większość szczątkowych zniekształceń w tym stopniu wyjściowym i związanym z nim transformatorze dopasowującym impedancję. W ciągu tych lat duży nacisk położono na ulepszenie transformatora wyjściowego, aby umożliwić większe ogólne sprzężenie stowarzyszącą mu redukcją składowych zniekształceń. Niestety zmiany te spowodowały wzrost kosztów tego transformatora, ale też wydajności tego typu urządzenia. Niestety, przy dostępnych już ulepszeniach transformator pozostaje czynnikiem ograniczającym wydajność wzmacniacza mocy wykorzystującego ten sposób sprzężenia z głośnikiem. Problem przenoszenia dużych mocy przy bardzo niskich częstotliwościach napotkano w czasie II wojny światowej w przemyśle lotniczym w związku z dużymi wzbudnikami drgań. Ten wczesny zespół obwodów został opracowany dzięki wysiłkowi R. i Rowlinga. I opisany w artykule Holmesa: Vibration Exciter for Structural Test Electronics December 1946. Z jakiegoś powodu ten układ był ignorowany przez przemysł audio przez kilka lat. Niedawno Sinclair i Peterson z General Radio opracowali i opisali w najnowszej literaturze metodę zastosowania sterownika przeciwsobnego do takiego układu wyjściowego. Ten typ układu omówiliśmy w poprzednim filmie. System zastosowany w opisywanym wzmacniaczu został opracowany przez autora niezależnie w Stevens Manufacturing Corporation i pokazany po raz pierwszy na targach audio w Nowym Jorku w październiku 1951 roku. Istnieje kilka metod eliminacji transformatora wyjściowego. Po pierwsze, można zastosować sprzężenie impedancyjne. Ta metoda jest obarczona efektami obciążenia indukcyjnego. Przy pewnych niskich częstotliwościach, podczas gdy pojemności pasożytnicze powodują przesunięcia fazowe, które ograniczają wydajność przy wysokich częstotliwościach. Należy również zastosować kilka lamp równolegle, aby uzyskać wystarczająco niską impedancję, aby bezpośrednie dopasowanie do obciążenia głośnika było praktyczne. Po drugie, można zastosować wyjście w postaci wtórnika katodowego, ale ten system jest dość nieefektywny w przetwarzaniu prądu stałego z zasilacza na energię o częstotliwości. Akustycznej, a także wymaga raczej wysokich napięć sterujących, aby uzyskać wysoką moc wyjściową. Oba te ostatnie układy wymagają dość dużych prądów z układu zasilania, a tym samym utrudniają zastosowanie standardowych elementów zasilacza. Komercyjne podejście do tego problemu zaowocowało wzmacniaczem, który działa z całkiem rozsądną sprawnością, bardzo niskimi zniekształceniami i pomijalnym przesunięciem fazowym. Co więcej, wyeliminowanie transformatora wyjściowego skutkuje mniejszą wagą i mniejszymi rozmiarami niż wzmacniacze o porównywalnej mocy. Zdjęcie tego urządzenia możecie zobaczyć na tej rycinie. Najbardziej niekonwencjonalną częścią wodu tego wzmacniacza są stopnie mocy i sterownik, których uproszczony schemat pokazano na tej rycinie. Można zauważyć, że stopnie te są bezpośrednio sprzężone z zasilaczem napięcia anodowego, eliminując w ten sposób wszelkie przesunięcia fazowe spowodowane przez elementy sprzęgające. Aby ustabilizować polaryzację lamp wyjściowych, zredukować zniekształcenia, przydźwięki i szumy. Zastosowano 25 dB ujemnego sprzężenia zwrotnego, które jest doprowadzone przez rezystor A do katody wejściowej triody. Dodatkowe sprzężenie zwrotne do wystrowania wtórnika katodowego zapewnia zasilanie jego anody z obwodu wyjściowego. Taki układ zmniejsza pozorną impedancję źródła dla lamp wyjściowych do około 100 omów. Odbita pojemność wejściowa dolnej pary lamp ze względu na efekt Millera wynosi około 200 pF. Niska impedancja sterująca sprawia, że ta pojemność bocznikująca ma znikomy wpływ na zakres audio i ultradźwiękowy. Górna para lamp wyjściowych otrzymuje napięcie sterujące ze spadku napięcia na rezystorze katodowym, którym prąd jest wynikiem sumy prądu pobieranego przez dolne lampy i obciążenie. Należy zauważyć, że to napięcie sterujące jest przesunięte w fazie o 180 stopni względem sygnału wejściowego dla siatki dolnej lampy. W związku z tym, górna i dolna lampa zasadniczo działają w układzie przeciwsobnym, jeśli chodzi o napięcia sygnału częstotliwości audio. Zasilanie prądem stałym jest jednak doprowadzone do lamp połączonych szeregowo, tak więc potrzebne jest źródło zasilania anodowego o wysokiej wartości napięcia i niskiej wydajności prądowej. Ze względu na bezpośrednio sprzężony układ sterujący konieczne jest również zapewnienie ujemnego zasilania poniżej potencjału obwodu katody dla dolnej pary lamp wyjściowych. Ten układ można wygodnie zobaczyć na pełnym schemacie na rysunku 5. Tutaj pokazane są wszystkie potencjały w całym. Przężenie z obciążeniem odbywa się za pomocą kondensatora elektrolitycznego, który służy do eliminacji spadku napięcia stałego na obciążeniu, który ma wpływ na dolną lampę mocy. W praktyce ten kondensator jest tak dobrany, że zapewniona jest niska impedancja dla całego pasma odtwarzanych częstotliwości. Prowadzona w ten sposób impedancja jest jeszcze bardziej obniżona przez drugą pętlę sprzężenia zwrotnego prowadzoną do pierwszego stopnia wzmacniacza napięciowego. Sprzężenie w ostatnich trzech stopniach kaskodowego wzmacniacza napięciowego odbywa się przez kondensator o wystarczająco dużej pojemności, aby wprowadzić pomijalne przesunięcie fazowe na dolnym końcu pasma audio. Aby uzyskać pełną moc wyjściową wzmacniacza wymagane jest około 11 V sterowania. Można to łatwo uzyskać z konwencjonalnego dwustopniowego wzmacniacza. Napięciowego. Wzmocnienie ostatnich trzech stopni ze sprzężeniem zwrotnym wynosi około 9. Dodatkowe globalne sprzężenie zwrotne wokół całego obwodu zapewnia redukcję zniekształceń i szumów powstających w stopniach wejściowych. Dostępne są dwie wartości w zależności od wymaganego wzmocnienia – 20 lub 11 dB. Podłączenie zworki do wtyku wyjściowego skutkuje zastosowaniem pełnego sprzężenia zwrotnego, a do uzyskania pełnej mocy wyjściowej wymagany jest sygnał 1,5 V. Po zdjęciu zworki zastosowana jest niższa wartość sprzężenia zwrotnego, a wzmacniacz może być wysterowany do pełnej mocy wyjściowej sygnałem około 0,5 V. Prawidłowe potencjały robocze są ustalane na lampach wyjściowych przez odpowiednie ustawienie regulatora biasu, czyli R9. Reguluje to potencjał prądu stałego na siatce bezpośrednio sprzężonej triody i bierze pod uwagę ewentualny upływ w kondensatorze sprzężenia wyjściowego. Właściwe ustawienie tego regulatora to takie, które przykłada połowę dostępnego napięcia nodowego do dolnej pary lamp. Warto zaznaczyć, że górne lampy mają indywidualne oporniki katodowe, dzięki czemu zyskuje się właściwy bilans prądowy niezależnie od charakterystyki lamp. Taki układ sprawia, że dobór lamp jest mniej krytyczny. Stwierdzono doświadczalnie, że można żonglować czterema lampami tego samego producenta w tym samym stanie i wieku, aby zapewnić zasadniczo równe prądy w dwóch gałęziach, na co wskazują główne spadki napięcia zmierzone na antyparazytowych rezystorach tłumiących w dwóch górnych anodach czyli R16R17. Zagadnienia związane z zasilaniem zarówno z punktu widzenia żarnika, jak i anody są nieco bardziej złożone niż we wzmacniaczu konwencjonalnym. Ze względu na fakt, że lampy wyjściowe są typu 2A3, a zatem wymagają innego napięcia niż inne lampy w tym wzmacniaczu oraz ponieważ należą do lamp żarzonych bezpośrednio, wymagają więc dodatkowego odczepu z uzwojeń żarzenia, więc potrzebne są dwa 2,5V uzwojenia ze środkowym odczepem. Pływająca katoda stopnia sterującego i związany z nim wzmacniacz napięciowy wymagają oddzielnych uzwojeń żarzenia ze względu na różne potencjały katody, które przekraczają katalogowe wartości znamionowe potencjałów grzejnik katoda. O tym problemie mówiłem przy omawianiu kaskody. Ta sytuacja żarników jest dodatkowo skomplikowana przez fakt, że wymagana jest izolacja prądu przemiennego sygnału między różnymi katodami, tak że każde uzwojenie musi być ekranowane przy zachowaniu niskiej pojemności względem masy. Całkowite zapotrzebowanie uzwojeń dla żarników to 5 cewek, z których dwie są centralnie odczepione, w sumie 12 przewodów. Powyższego wynika, że prostowniki lampowe dla dodatniego i ujemnego napięcia o wysokiej wartości sprawiłyby, że użycie pojedynczego transformatora zasilającego byłoby nieco kłopotliwe. Dlatego zastosowane są zasilacze z selenowymi podwajaczami napięcia, działające z pojedynczego dwuprzewodowego uzwojenia wtórnego wysokonapięciowego. Zarówno zasilanie ujemne, jak i dodatnie są identycznymi układami podwajacza napięcia, działającymi z uzwojenia 230 V. Z dwoma standardowymi elementami znamionowo 130V połączonymi szeregowo. Te w dodatnim zasilaniu to elementy 150mA, podczas gdy te w ujednym zasilaniu to elementy 65mA. Stosowane są konwencjonalne filtry dławikowo-pojemnościowe. Schemat tego zasilacza, oczywiście, odpowiada wiedzy ówczesnej, czyli z roku 1953. Dzisiejszy zasilacz z wykorzystaniem wysokonapięciowych tranzystorów MOSFET musiałby nam dawać tylko dwa napięcia, plus dodatkowo odpowiednie napięcie. Napięcia dla lamp mocy, czyli górnych i dolnych, dwa osobne uzwojenia. Dla sterownika jedno napięcie żarzenia i dwa napięcia żarzenia dla wzmacniacza napięciowego wejściowego. Ogólnie rzecz biorąc zmieniłaby się tylko budowa wzmacniacza napięcia nodowego. Dzięki zastosowanemu układowi sprzężenia stałoprądowego i pętli sprzężenia zwrotnego zapewniającej pozorną impedancję wyjściową 0,8 ohma dla nastawy niskiego wzmocnienia, praktycznie cała moc wytwarzana przez lampy wyjściowe jest dostępna w obwodzie głośnika, ponieważ tłumienie wtrąceniowe transformatora nie jest obecne. Tłumienie systemu głośnikowego staje się wówczas tłumieniem wprowadzonym przez rezystancję obwodu cewki drgającej systemu głośnikowego. Takie tłumienie skutecznie wygładza efekty rezonansowe wprowadzane przez obudowy a tym samym zmniejsza efekty przeciążeniowe występujące w większości systemów głośnikowych z tamtych lat. Odpowiedź przejściowa dla wzmacniacza jest pokazana na oscylogramach na rysunku trzecim. Rysunek A jest zrobiony z falą prostokątną 20 Hz i pokazuje około 12 stopni przesunięcia fazowego przy takiej częstotliwości, podczas gdy rysunek B pokazuje wydajność z falą prostokątną 10 000 Hz z lekkim zaokrągleniem narożników przy zboczach narastających, co wskazuje na spadek odpowiedzi częstotliwościowej powyżej 100 000 Hz. Odpowiedź z Wzmacniacza w tym obszarze wyższej częstotliwości jest celowo wytłumiona, aby zapobiec przechodzeniu przez wzmacniacz częstotliwościom radiowym co może niekorzystnie wpływać na działanie systemu. Wzmocnienie wzmacniacza spada o 30 dB przy 1 MHz, czyli może służyć jako wzmacniacz długofalowy o małej mocy. Charakterystyki zniekształceń pokazano na rysunku czwartym dla drugiej, trzeciej i piątej harmonicznej. Ponieważ były to jedyne znaczące harmoniczne znalezione w sygnale wyjściowym wzmacniacza. Punkt przesterowania wzmacniacza występuje przy 20 W, gdzie zawartość harmonicznych jest najwyższa. Tuż poniżej przeciążenia zawartość harmonicznych jest w okolicach dziesiątej. podczas gdy przy normalnym poziomie odsłuchów w okolicach 2-3 W, zniekształcenia są znikome. Pomiar harmonicznych z czułością wskazywaną przez te krzywe był możliwy dzięki zastosowaniu nowo opracowanego oscylatora audio o wyjątkowo niskich zniekształceniach i starannie wyregulowanego analizatora fal. Uważa się, że takie pomiary harmonicznych są znacznie dokładniejszą miarą wydajności wzmacniacza, niż można to było uzyskać za pomocą jakiejkolwiek innej analizy dostępnej przed rokiem 1953. Czyli widzicie, drodzy widzowie, z jakimi problemami musieli się borykać nawet przy pomiarach inżynierowie z tamtych lat. Podczas gdy pełne charakterystyki harmonicznych są pokazane dla częstotliwości 1 kHz, pomiary wykonano również przy 20 Hz i 5.500 Hz w punkcie przeciążenia wzmacniacza, a wyniki przedstawiono w tabeli 1. Chociaż zniekształcenia przy tych częstotliwościach są nieco większe, jest to wciąż znacznie poniżej tego, co zwykle występuje we wzmacniaczach wykorzystujących transformatory głośnikowe. Zasady zastosowane przy projektowaniu tego konkretnego wzmacniacza mogą być zastosowane z innymi typami lamp i z modyfikowanym układem w celu dopasowania do określonego zastosowania. Taka konstrukcja zapewnia odpowiedni poziom mocy dla większości zastosowań Hi-Fidelity w domu oraz do systemów nagłaśniania. Autorzy wspominają, że instalacja na targach hrabstwa Los Angeles wykorzystywała pięć takich wzmacniaczy, napędzając pięć dwudrożnych zespołów głośnikowych typu teatralnego, które z nawiązką pokrywały dźwiękiem trybunę na Powietrzu mogącą pomieścić 20 tysięcy osób. Testów wielu krytyków audio wskazywały, że ten system zapewnia czyste wzmocnienie dźwięku materiału muzycznego. Dalsza część artykułu mówi o tym, że firma Stevens Manufacturing Corporation produkowała serię głośników o impedancji 500 omów które można było tutaj podłączyć do tego wzmacniacza. Nawet podano numery katalogowe poszczególnych głośników oraz to, że miały one magnesy trwałe Alnico V. Tego wam tutaj przytaczać nie będę, ale jest ciekawa uwaga od redakcji którą można przeczytać w tej chwili na tablicy. Moim zdaniem, budowa wzmacniacza OTL i wpychanie tam na siłę transformatora głośnikowego jest pozbawiona zupełnie sensu. Czy budowa takiego wzmacniacza jak ten jest dzisiaj sensowna? Być może tylko do słuchawek, ale w ten czas musielibyśmy zmniejszyć moc wyjściową do powiedzmy 500 mW. Dla 600 ohmów. Problemy konstrukcji takiego wzmacniacza są jednak dosyć znaczne. On produkuje dosyć duże zniekształcenia, zwłaszcza górna lampa, ponieważ ona pracuje na napięciu dolnej lampy. W związku z tym, artykuł ten oraz szczegóły konstrukcyjne przedstawiłem wam jaką ciekawostkę, ponieważ uważam, że każdy entuzjasta lamp. Nawet z wyjściem trasomatrowym, powinien wiedzieć, że takie wzmacniacze powstawały. W następnym filmie zajmiemy się też wzmacniaczem OPL, panów Diki i Makowski. Potem zostanie nam wzmacniacz Ondera, Patermana, Caltera, no i wzmacniacz z wyjściem trasomatrowym, tak zwany rozszerzona klasa A. Ale w szczegółach będziemy poznawać je w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia więc niebawem.